Cześć, witam Was w Szyfkowicach. Tutaj Mikolix, a to jest już drugi odcinek z gry Little Big Planet 3. Spadłem. Udajemy się do babci Pudzi. Kurczę, nie zebrałem. W odwiedziny. O, jest jej kot chyba. Jakiś przerażająco patrzy. R1, tak? Aha, dobra. No, trzeba się przygotować, żeby nie było. A ty też mogę zbierać? Czekajcie. A nie wiem, nie wiem. Dobra, punkt kontrolny. I teraz sobie polecę w górę. Ale tam coś było jeszcze na dole. No właśnie. Naklejki, które się na pewno bardzo przydadzą. Okej. Do góry. O, do góry, do dołu. Tutaj trzeba było mocno dmuchnąć, co nie? No, ale co tam. O, nie tego użyłem. Dobra, raz jeszcze. O, jestem już w środku. No właśnie, dosłownie, jak moi rodzice. Dobra, wchodzimy, ale to jak jakaś fabryka wygląda, przerażająca, po prostu z horroru. Wprost, przepraszam, nie umiem mówić. Aha. Wszyscy intruzi będą karani, a następnie zjadani. Także nieźle. Cześć, kociaku. Dobra. Jakie obrazy w ogóle, nie? No patrzcie tu, tu jest dużo rozgałęzień. Bez jaj. Aha, no widzicie. Zatem już używam. Chyba nawet po czerwony nie mam możliwości wskoczyć. Tak. Muzyka niesamowita. Co nie? No tutaj drugi odcinek i jak widzicie, jak się nie zna podstaw na samym początku, to byłoby przerąbane. Aha, bo to było to wybijające. Dobra, już rozumiem. O co chodzi? O nie, zapomniałem o tych. Dobra, szybciutko. Ale to jest klimatyczny, kurczę, pewno. No, coś jest z tym R1 u mnie. Coś tu jest. O, a co to było? A co to było? Dzień dobry. Miło, że wpadłeś. A dziękuję. Miłej podróży. Co? Do babci to by wypadało, co nie? Odwiedzić.
O nie! Dobra, to są takie pułapki jak z Piły 1. No coś mi ten przycisk jest zepsuty. A, jak się zginie więcej niż tam chyba, nie wiem, nie liczyłem ile razy, to mapa jest od początku, także też ciekawe rozwiązanie. Nawet dobrze, że powtarzam od początku, bo tutaj nie zajrzałem. Nie zajrzałem, kur. Dobra, na szczęście się udało. Aha, dobra, w ten sposób. I teraz tak. Aha, czyli jakbym chyba utknął, to też jest już jedno stracone z tego checkpointu. Jakbym więcej zużył, to wszystko od początku, cała mapa. To są jakieś kociaki niegrzeczne. Kurczę. Przypadkowo spadłem, szczerze mówiąc. Oni są z tyłu. One mi coś zrobią? A, dobra. Po prostu muszę uważać. Dobra, ukończyłem poziom. O, tutaj już bardziej dramatyczna jest muzyka. A tu jakbym doskoczył. To było nawet sprytne, powiem wam szczerze. Fajnie, że trzeba tutaj użyć logicznego myślenia, żeby przejść. O kurde, co to za łapa jest? Co to jest? Jakieś mechy gigantyczne. Ale cóż za muza, nie? Podoba mi się. O co chodzi? Jaki ja ślepy jestem, jeszcze schowałem. Dobra, od początku, bo ja nie ogarnięty. Żeby on walnął łapą w gorące, żeby go połamało, rozumiem. No, dawaj, cwaniaczku. Kurde. Tak, to sobie możesz. Dobra, o to chodzi. Tak. O nie. No nie gadaj. Dobra, muszę dwa naraz dmuchać. Ja mam problemy z R1 i ze sterowaniem, to dlatego. Kurde, no nie, to nagrzałem. No nie, ale głupia śmierć. Jest, udało się. Dobra. Grałem w to z jakieś 4-5 lat temu. I szczerze, za drugim razem mi się udało. Wtedy długo siedziałem i długo, nie wiem. Łatwo to było, szczerze. Ale faktycznie podoba mi się to, że jest określona szansa na checkpoint. Jak się zmarnuje, no to wszystko od nowa, nie? Sprytny sposób, żeby gra była ciężka i żeby ją trzeba było posiedzieć troszeczkę nad nią. Nie.
kurde. Nie gadaj, że ta babcia teraz się okaże nie tym złym charakterem. Newton, ty zdrajco! Na samym początku taki zwrot akcji, patrzcie to. Wykorzystał nas, naszego gadka. To nieciekawie w takim razie. I co, i będziemy grać z babcią teraz? Cholera jasna. Możliwości ocalić także Bunkum. Chodź, podążaj za mną. Nie dasz rady pokonać tytanów samotnie. Takie nędzne chucherko jak ty nie ma żadnych szans. Musisz obudzić dawnych bohaterów Bunkum. Od Soka, Togra i Słupa. Nie będzie łatwo. Twoja przygoda rozpocznie się w lasu. Na rozległych moczarach. O, mapa. Tak, no i mamy tam wyznaczone poziomy oczywiście, nie? Ukończyliśmy pierwszą część tej planety. I teraz te moczary Druzgolasu. Kurczę, no. Tutaj będzie znacznie trudniej. Co to za morze jest? I posłuchaj. Kiedy lista rzeczy do zrobienia ciągnie się jak prujący sweter, przyda się jakaś moc. Kiedy strażnicy małej i wielkiej sfery chcą ci przydzielić zadanie, organizatron ochoczo je dla ciebie zanotuje. Przytrzymaj przycisk trójkąt, aby go otworzyć. Używając lewego drążka możesz przejrzeć to, co już udało ci się odhaczyć, a czego jeszcze nie. Naciśnij przycisk. Tak. Dobrze. Proszę pana. Okej. Stuknięcie w przycisk wróć zamyka organizator. A ty możesz wrócić do swoich nowań, machlojek, o których podobno nie mamy pojęcia. Drogę! Wygląda Druzgolas? Te bagna były niegdyś filmową stolicą Bunku. Zatem musimy pokonać tytanów, ale zanim to zrobimy, musimy porozmawiać z Cezarem Fryzurą. Tak, niesamowicie piękna po prostu ksywka. O! Pewny krok. Zwycięski uśmiech. No ma fryzurę. Cezary Fryzura, aktor Gwiazdor Fachura. Dalej mała, daj ją bliżej. Bliżej. O tak. Jest pięknie. Kamera nie kłamie. Szmatko szkrawków. Szukasz od Soka, tak? Najpierw musisz znaleźć trzy kule od Soka. Gdy bohaterowie Bunkum pokonali tytanów, stracili motywację. Stracili też swoje kule i wrócili do domów. Od tego czasu słuch o nich zaginął. Z czasem w
wszyscy zapomnieli o kulach, oprócz najstarszych i najfajniejszych mieszkańców Bunku. Cezary Fryzura wie, gdzie ich szukać. W silnie strzeżonym fokcie będziemy musieli się tam zakraść. No, takie trochę labirynty widzę, w górę, w dół, wszędzie. Znajduje się w mrocznym sercu i magistery. Skrywa się w gałęziach wielkiego drzewa. Aha, czyli... Każdy jak gdyby poziomy, to będzie jedna kula. Znajdziesz kulę, wróć okay. Na swoje miejsce w kapliczko bramie. No dobra. Musisz znaleźć wszystkie trzy kule, żeby obudzić Odsoka. W ostatniej chwili kreatywność Newtona skompromitowana. To tutaj był jeden z tych poziomów, nie? Musimy się wspiąć, żeby zdobyć tę kulę. Wejdźmy do środka. Tak. Ale zanim to, jeszcze tutaj zobaczę, co jest ciekawego. Potrzebuję pomocy. A to za chwilę. To jest samochodem, widzę, będzie robione. Dobra, tak. Każdy poziom to będzie jedna kula i potrzebujemy trzy. Wejść na szczyt wielkiego drzewa. Rozumiesz? O tak. Migo Tunel, przyjaciel każdego aktora, zademonstruje ci. Rodek sceny. Cud nowoczesnej kinematografii. Bierz bańki na grud i zmykamy stąd. Świetnie! Spotkamy się na miejscu. Dobra. Ale małpa. Jeszcze raz. Wow. Ale burger. Dobra, to wziąłem. Jakie zmiany muzyki? Co jest? Klimat niczym w takich hotelach z lat 80., nie? W Stanach. I akcja! Dokładnie tak, włączyłem właśnie.